Siemanko, siemanko, w kolejny dzień, w sobotę. Zaczynamy wyprawę dzisiaj na pipi z naszą ekipą obozową. Ten odcinek nie będzie totalnie o pipi, także spokojnie możecie oglądać. Jeśli ktoś myśli, że będę pokazywał to samo. Przebitki oczywiście będą, ale ten odcinek będzie o czymś innym, także oglądajcie. Ekipa dopisała, tutaj możecie zobaczyć dwóch chłopaków. Niestety mieli pecha na skuterze. A spoko, piękna pogoda, to że będzie dobry weekend. Przygotowuję specjalne rolki, także zapraszam na mojego Instagrama podróże, po drodze, podłoga wojownika, podłoga YouTube. Zobaczcie tam dużo ciekawych rzeczy. No i zapraszam oczywiście też na mojego TikToka. Tak jak mówiłem, w tym odcinku odpowiem na parę waszych pytań, które zadawaliście na Instagramie, Facebooku i właśnie na YouTube, w karcie społeczność. No tak, pierwszym pytaniem, które wybrałem, było to na temat tego, czy planuję jakiś inny biznes oprócz podróżowania i YouTube. Oczywiście, że tak. Ja wiem, że podróżować będę wiele lat, YouTube będę robił wiele lat, ale zawsze trzeba mieć jakiś plan B, jakieś wyjście awaryjne i pieniądze jeszcze z innych źródeł, które będę zarabiał, jeśli na przykład, nie wiem, coś się może wydarzyć. Chociaż nie sądzę, żeby się coś wydarzyło, ale zawsze trzeba mieć jakieś zabezpieczenie. No to właśnie parę dni temu otworzyliśmy agencję nieruchomości na Phuket. Nazywa się Twins Real Estate. Także zapraszam na naszego Instagrama, zobaczycie tam. Będziemy tam rzucać cały czas na bieżąco jakieś oferty mieszkań, domów do kupna, do wynajęcia. Tak naprawdę w przyszłym tygodniu to dopiero tak normalnie otwieramy, ale już można tam zobaczyć na jakieś oferty. Od przyszłego tygodnia też będzie strona internetowa działała. Także jeśli ktoś jest zainteresowany w tym temacie, bardzo serdecznie zapraszam. Wejdź tam na Instagrama, odezwać się i pomożemy znaleźć wasz wymarzony domek lub mieszkanie w Tajlandii na Phuket. Kolejne pytanie było na temat tego, jak oceniam różnicę w cenach między tym, co trzeba było zapłacić w Polsce za remont, a tym, co zapłaciliśmy w Tajlandii. Najważniejszą sprawą jest to, że w dalszej części usłyszycie to, na co wielu z was czeka, czyli powiemy, ile zapłaciliśmy za dom. Oczywiście będzie to tylko cena, ile zapłaciliśmy za dom w takim stanie, w jakim był. Co do remontu, ile wyniesie, to dokładnie, jak skończymy ogród, zrobimy odcinek o tym, ile wydaliśmy na ogród. Ogród, basen, wiadomo, wszystko dookoła domu. Następnie, jak skończymy w środku remont, gdzie to będzie dopiero za 2 miesiące, wtedy wam powiemy, ile wyniósł w środku i jaka była całkowita cena. Muszę powiedzieć tylko o tym, że tyle, ile zapłaciliśmy za ten dom, to jest i tak połowa tego, ile kosztuje w tej okolicy. Mieliśmy naprawdę bardzo duże szczęście, ale ile kosztuje, dowiecie się później. Muszę się zbierać szybko, bo już się wszyscy zebrali na łódkę, tylko na mnie czekają. Ale spoko, niech korzystają z tych pięknych widoków. Ja tutaj byłem już ze 100 razy, a i tak zawsze jestem zachwycony. Kocham to miejsce, naprawdę. Tajlandia jest tak cudownym krajem. Właśnie teraz nagrywam serię takich reelsów na Instagrama. O tym na przykład,
jakie są trzy kraje, gdzie są najmniejsi ludzie na świecie. No i oczywiście takimi krajami był Pakistan, gdzie dla wielu osób może to być wielkie zdziwienie, bo Myanmar, czyli Birma, i oczywiście była Tajlandia. Tajlandia, czyli kraj na uśmiechu. Kraj, gdzie po prostu ludzie są na maksa mili. Tak samo były. Nagrywam też o trzech najbardziej niebezpiecznych krajach, w jakich byłem. O pięciu krajach, które mi się najbardziej podobały na świecie. O trzech najbrudniejszych krajach. Będą też trzy najbogatsze. No naprawdę szykuję fajną serię. Także naprawdę wbijajcie na tego Insta. Zostawcie obserwacje i oglądajcie te rolki. Myślę, że będą bardzo udane. Właśnie się zorientowałem, że zacząłem odpowiadać na pytanie, na które nie odpowiedziałem. Czyli na temat tego, jaka jest różnica w cenach między tym, a jak w Polsce. To mogę powiedzieć to tylko z takiej perspektywy, jak pisali mi ludzie, no, że jest naprawdę dużo taniej. Zresztą po cenach też widać w sklepach elektronika, jak jest dużo tańsza. Malowanie, jak robiliśmy, sprzątanie, jak robiliśmy. Teraz te dwie łazienki, wiadomo, że na początku będzie ich kosmiczną cenę, ale koniec końcem wyszło bardzo tanio. No, na pewno jest dużo taniej, no nie ma co gadać, na pewno jest dużo taniej. Czy najlepsza seria na YouTube z remontu będzie trwała zawsze? Czy tylko w końcu... A, nie, czy Paweł w końcu poprawi karnisz? No powiem tak. Nam poprawianie trochę słabo idzie, jak na razie, ponieważ i w ogóle dokończanie. Chociaż nie, ściana pomalowana jest do końca, karnisz dalej jest w złym miejscu i firanki dalej źle wiszą, ale to wszystko sobie zostawiam na poniedziałek. Z racji tego, że jesteśmy teraz na pipi, przyjechaliśmy z ekipą, no to musiało zostać i poczekać. Tak samo komoda z Ikei, no niestety, wiecie. Ścianki złożone, ale na szafki już nie było siły. No i też jeszcze jest jak jest. No. Nie będę czarował. Jest niedokończona. Ala miała dokończyć, ale no wydaje mi się, że nie dokończy. No, także też będzie w poniedziałek. Od poniedziałku trochę jeszcze mocniej za to wezmę, bo chciałbym to pokończyć. Ale jak będzie, czas pokaże. Nie no, tak naprawdę wiecie, już coś mi się włączyło. Tak naprawdę to jest... To trzeba tylko coś tam zmienić troszkę. Czekajcie, bo mi się coś połączyło, nie? Co to jest? Okej. No. A ja ruszam w stronę plaży i wam coś ponagrywam. Podpowiadam na parę jeszcze pytań związanych i z kanałem, i z remontem. Kolejne. Chciałbym już widzieć, jak wasz dom będzie ukończony, ale z drugiej strony nie chcę końca. Lubię oglądać remonty i budowy domów. Zrób jak najwięcej odcinków. Jak najwięcej odcinków to tak naprawdę nie da rady z tego zrobić. No bo wiecie, no jedynie można pokazywać efekty, jakie są. A no, no nie ma ich praktycznie, tak wiecie, żeby cały czas się coś zmieniało. Chociaż dzisiaj mnie nie ma. To jest. A i tak, ale mówię, że już skończy rynny. Skończyli te płotki i zaczęli robić ogród. I to lecą z tym bardzo mocno, także w parę dni będzie skończony. W tym tygodniu tak w ogóle powiem wam, że od, myślę, że koło środy, środa, może czwartek, myślę, że ogród będzie zakończony, będzie fajnie zrobiony i wtedy będę mógł podsumować. Ale tyle, ile poszło pieniędzy na to, to naprawdę się nie spodziewałem. Poszło dużo, dużo więcej niż planowałem. W ogóle na sam ogród to poszło tyle, ile planowaliśmy na cały remont. No ale o tym będzie jakoś w przyszłym tygodniu w odcinku. Jak jest z opłatami za energię i podatkami w Tajlandii? Czy mimo tego, że dom jest wasz, są jakieś stałe koszty utrzymania? Jasne, że są. Z racji tego jeszcze, że ten dom jest na prywatnym osiedlu, to jeszcze dodatkowo płacę czynsz. Płacę czynsz za takie utrzymanie osiedla, za to, że mamy właśnie ludzi, którzy pracują tam na bramie. Dodatkowo jest tam sprzątane. I za to płacę 5800 tajskich batów co miesiąc, czyli około 650 zł. Dodatkowo za tamten miesiąc przyszło coś około 250 zł za rachunki. Za wodę i prąd.
No, mniej więcej jakoś tak. Tyle, że jeszcze w tamtym miesiącu jeszcze jakoś dużo nie używaliśmy, bo tam nie, jeszcze nie mieszkaliśmy tak całkiem. Dopiero pod koniec miesiąca się wprowadziliśmy. Także myślę, że tak naprawdę ile będziemy płacić, to dopiero dowiemy się w tym miesiącu. Tyle, że też wiecie, teraz jest kwiecień. Klimatyzacja w domu idzie praktycznie cały czas, bo jest tak okropnie gorąco, że no ten miesiąc też po prostu zapłacimy dużo więcej niż w innych miesiącach, w których już nie jest tak gorąco. No, ale no mam nadzieję, że to będzie jakiś maks 500 zł. Czy zawsze marzyłeś o zakupie domu w Tajlandii? No, myślę, że tak. Myślę, że odkąd wyjechałem w 2011 roku pierwszy raz, no to naprawdę bardzo chciałem kupić ten dom. Chciałem mieć tutaj coś swojego stałego i chciałem właśnie... I znaczy dobra, może... Czy o domie takim marzyłem? No na pewno od paru lat tak, może nie od samego początku, ale... Ale na pewno, no. Wiecie, jednak jak się ma coś swojego, to jest zupełnie inaczej. A jak się ma świetną chatę z basenem, to jest niesamowicie. Fajnie. Wiecie co, mogę mieć trochę spuchniętą twarz i oczy, bo przed chwilą wstałem. 2 godziny spałem. Tak mnie zgięło. Słońce mnie po prostu dzisiaj wykończyło. Musiałem się przespać. Ciężko się było obudzić. I teraz widzę, jaki spuchnięty jestem. Dobra, pytanie o tym. To jest pytanie, które powtarza się też bardzo, bardzo często w komentarzach. Bo ludzie mi mówią, że ja nie mogłem kupić domu. Z Alą nie mogliśmy mieć tutaj własnego domu, bo to jest niemożliwe, żeby obcokrajowca kupił dom. Nieprawda. Dom jest nasz. Dom jest nasz, na własność, mamy dokumenty na wszystko, wszystko jest załatwiane prawnie, także to nie może być, że mi się wydaje, że to jest nasz dom, bo jest, tylko obcokrajowiec nie może kupić ziemi. Ziemię trzeba dzierżawić i tak właśnie mamy dzierżawę na 90 lat. Czekajcie, mój telefon dzwoni. No, akurat Ala dzwoniła, bo miała dzisiaj przeboje. W domu znalazła takiego pająka mniej więcej. Dostała prawie zawału. Nie wchodziła do łazienki. Musieli przyjechać z pest control, żeby sprawdzić co jak. Wcześniej na szczęście pan, który robił nam dach, poszedł i go zabił, ale parę godzin był w łazience. No. Dobra, co do kupna, że skończyć ten temat. Kupiłem dom na własność. Dzierżawię ziemi. Na 90 lat. Można mieszkanie kupić bez problemu, też na przykład na własność, ponieważ to stoi na czyjejś ziemi, jak będziecie na przykład chcieli kupić jakieś kondo. Także nie ma z tym problemu. I pamiętajcie o tym, że jeśli ktoś z Was akurat będzie szukał, będzie, albo będzie chciał poszukać, będzie chciał się tutaj wyprowadzić, lub po prostu mieć taki dom na jakieś parę miesięcy, a później go wynajmować, to wszystkim tym będziemy się zajmować. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz na Twins Real Estate. Jeszcze było jedno odniesienie do tego. Czy kupno tutaj jest cięższe niż w Polsce? Na pewno jest cięższe. Na pewno to nie jest takie łatwe, jak każdemu się wydaje. Chociaż też nie wiem, jak wygląda zakup nieruchomości w Polsce, ponieważ nigdy nie kupowałem w Polsce mieszkania. No ale nie sądzę, że jest to jakoś super ekstra ciężka sprawa. W ostatnim odcinku też zapytałem o meble ogrodowe. Bo takie, że takie jasne poduszki były i tak dalej, czy to się brudzi, czy nie, żeby ludzie powiedzieli. No i dzięki wielkie za podpowiedź, bo zdecydowanie jakieś 95% z Was odradza to zrobić, także dzięki. Kolejne pytanko jest na temat, czy podczas remontu zdarzają nam się kłótnie z Alą. Nie wiem, czy się o coś posprzeczamy. No to kłótnie to trochę za dużo powiedziane, bo my się praktycznie nie kłócimy. Ostatni raz pokłóciliśmy się tak bardzo, to tak rok temu. A tak to naprawdę wszystko fajnie się układa, się dogadujemy i się nie kłócimy. A sprzeczki oczywiście, że nieraz były. O jakiś na przykład kolor farby, lub o komodę jaka ma być, lub o kuchnię. Wiecie jak jest. No ale... Ale raczej jest ok, raczej się w miarę dogadujemy tak, żeby każdemu się podobało. Kolejne pytanko, czy zakup domu daje Wam coś w kwestii wizy, czy w czymś pomaga? Tak, tak raczej powinno być to sformułowane.
Szczerze mówiąc, nie pomaga niczym. To, że ktoś tutaj zakupi nieruchomość, no to po prostu ją ma, ale z widzą nic to nie daje. Jest to strasznie bez sensu, ale niestety, jest jak jest. Teraz chwilę przeskoczymy na temat podróżniczy. A wiecie, co jest w ogóle dla mnie najśmieszniejsze? Serio, staram się mocno podróżować w fajne kierunki, pokazywać wam fajne miejsca, piękne, a czasem też niepiękne. A seria z remontu domu idzie tak dobrze, że po prostu jestem w takim mocnym szoku. I no serio, ja tego cały czas nie pojmuję. Nie pojmuję, że na kanale podróżniczym jedną z lepszych serii jest seria z remontu domu. Szok, po prostu szok. Ale jest tak jest. Czekajcie, bo tu miałem to pytanko, na które miałem odpowiedzieć. Czy będą jeszcze jakieś odcinki z remontu z Pawłem? No na pewno będą, na pewno, bo jeszcze mamy trochę do zrobienia w środku. Na pewno przy kolejnym razie, jak będzie trzeba coś poskręcać z Ikei, to muszę wziąć Pawła. Bo jest doświadczenie w skręcaniu mebli z Ikei, także na pewno pomoże. Chociaż nie wiem, bo to jest skręcanie mebli z Ikei, to jest po prostu za karę. Totalnie za karę. Także nie wiem, czego namówię, ale postaram się. Będzie na pewno śmiesznie. Widzicie, jak ja jestem dzisiaj zmieszany, przez to, że się nie wyspałem. I spałem po południu, zaczynam odpowiadać na pytanie i nie kończę. Pytanie miało być to podróżnicze właśnie, o którym mówiłem. Czy jest jeszcze jakiś kierunek, jakiś kraj może, gdzie bardzo chcę pojechać, a jeszcze nie byłem? Tak, jest. Jest to Polinezja Francuska. Bardzo, ale to bardzo chcę zobaczyć Bora Bora. Jest to jeden z moich kierunków podróżniczych, który mi się marzy. I jeśli, wiecie, tak naprawdę jeśli bym chciał, to mógł polecieć. Nie byłoby z tym problemu, oczywiście. Ale fajnie mieć też marzenia, o których sobie marzę, a nie realizuję je o tak szybko. Znaczy prawdopodobnie w przyszłym roku wybierzemy się właśnie na Polinezję Francuską, no bo ten kierunek za mną chodzi już bardzo, ale to bardzo długo i chcę wreszcie zobaczyć tą piękną wyspę Bora Bora. Ale nic więcej jeszcze nie wiem. Czas pokaże, ponieważ na przyszły rok mam naprawdę spoko plany. Jeden plan podstawowy się zmienił, który mieliśmy. Jest to rejs statkiem dookoła świata. Znaczy był to, bo miał być taki rejs. Ale podczas mojego pobytu w Turcji bardzo dużo zacząłem się tym interesować, tym tematem. Jak to wygląda, jakie są rejsy, ile kosztują, ile się jest na statku, ile na lądzie, jakie kraje można po drodze zobaczyć. No i ogólnie powiem wam tak. Tyle, ile to kosztuje, bo przeważnie rejs taki średnio... Dobra, najtańsze, powiedzmy te najtańsze były po około 20 tysięcy dolarów od osoby. Za rejs, który trwa na przykład 120 dni. Ale jeśli sobie to podzielicie, no i chodzi tak, za dwie osoby się powiedzmy 40 tysięcy dolarów. Kupa kasy, po prostu kupa kasy i dodatkowo na 120 dni na przykład 65 jesteście na statku. Bo jeśli się pływa na przykład od kraju do kraju, nieraz jest tak, nieraz jest tak, że macie na przykład 5 dni na statku, bo płyniecie. Później jesteście jeden gdzieś w danym miejscu przez parę godzin i później znowu 3 dni płyniecie. Przy tym, jak ponad 60 dni by było, to wychodziło jakoś, nie chcę was teraz skłamać, ale przypuśćmy jakieś, na dwie osoby mówię, jakieś 350 do 400 dolarów dziennie za spędzenie dnia na statku. Czyli, reasumując, razy 60 przypuśćmy, to jest około 20 do 24 tysięcy dolarów tylko za to, że się jest na statku. Totalny bezsens. Totalny. Dlatego z tego planu zrezygnowaliśmy. Bo się to po prostu nie opłaca. Myślę, że to jest coś, co jest dla bardzo, ale to bardzo bogatych ludzi. I ludzi, którzy, nie wiem, lubią się na statku, opalać się i tak dalej. Dla nas by to było nudne. Pod względem robienia vlogów, z jednej strony by było spoko, bo takiej serii na YouTube nie było.
nie było jeszcze nikogo, kto przypłynął na dużym statku, świat dookoła, odwiedzając przy okazji, nie wiem, jakieś 50 parę krajów. No nie było takiego czegoś, także chciałem to zrobić jako pierwszy, pokazać wam takie coś. No ale to jest bez sensu, totalnie bez sensu, ponieważ zdecydowanie uważam, że dużo bardziej opłaca się lecieć od miejsca do miejsca lub wziąć na przykład rejs, ale który płynie, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie, i wiecie, odwiedzę na przykład 10 różnych wysp albo przepłynę, nie wiem, z jednego kontynentu na drugi, żeby odwiedzić parę krajów innych. No bez sensu, no bez sensu, także tego planu nie będzie, ale plan, żeby 3 miesiące podróżować po Stanach Zjednoczonych, zostaje cały czas, a co będzie poza tym, się okaże. Jak na razie to trzeba myśleć o tym roku, bo mamy naprawdę mocne plany. Chciałbym wam tylko przypomnieć tyle. Już za niedługo ruszamy w naszą kolejną podróż. Będzie to podróż na początku na Sokotrę, o ile się nic nie stanie. Znaczy Sokotra akurat jest spokojną wyspą, która jest częścią Jemenu, znaczy jest, należy do Jemenu, no ale tam się nic nie dzieje. To nie jest to samo co Jemen kontynentalny. Jeśli nic się nie stanie w najbliższych dniach, to tak, lecimy na Sokotrę. Z Sokotry lecimy do Jemenu właśnie, bo mamy już wszystko tam zorganizowane. Dostać się do Jemenu na własną rękę nie ma szans, żebyście od razu o tym wiedzieli. Tam trzeba mieć zorganizowany wyjazd z lokalnym biurem podróży, które się wami opiekuje. Macie przewodnika, kierowcę, nie wiem czy kierowca to ochroniarz też, ale ktoś, kto jest cały czas z wami. Tam chcemy też pojechać na 5 dni. Następnie chcemy polecieć do Arabii Saudyjskiej. Tylko Arabia Saudyjska, zachodnia strona, tam gdzie jest właśnie też zobaczyć Morze Czerwone. Jeśli ktoś z was nie wie, jak wygląda Morze Czerwone, bardzo polecam wpisać sobie w Google'ach Red Sea albo na Instagramie Visit Red Sea. Zobaczycie, jaka to jest petarda. Wygląda jak Malediwy po prostu. Następnie Turkmenistan. Nikt z polskich blogerów podróżniczych, vlogerów raczej, z youtuberów, z tych takich bardziej znanych, nie pokazywał Turkmenistanu. Także pokażę wam, jak to wygląda. Od razu wam powiem tak, wjechać do Turkmenistanu jest też bardzo ciężko. Wielu z was może o tym nie wiedzieć, ale Turkmenistan jest to taka Korea Północna Azji Środkowej. Jest tam dyktatura, jest tam naprawdę, są tam bardzo ograniczone różne prawa i tak dalej. Nie można nic kompletnie powiedzieć na rząd, na władcę. Jeśli spiszecie gdzieś na internecie o Turkmenistanie jakieś, wiecie, ciekawostki, to zobaczycie, co tam się wyprawia. Dla mnie wizyta w Turkmenistanie jest to przede wszystkim zobaczenie wrót piekieł. Wrota piekieł to jest coś, co po prostu mi się marzy, żeby zobaczyć i wam pokazać. Jak odzywałem się tam też do jakiegoś lokalsa, pisałem, że bardzo bym chciał odwiedzić Turkmenistan, żeby pomógł mi załatwić wjazd, żeby pomógł mi załatwić wizę, bo no po prostu też to trzeba robić wszystko przez lokalne biuro podróży. Powiedziałem mu, że jestem youtuberem, on mówi, oj, bardzo źle, nie dostaniesz wizy, my tu nie lubimy z popularnych ludzi. No, ale sprawa wygląda tak, że później z nim porozmawiałem trochę dłużej, powiedziałem mu, że nikomu nic nie powiem, że nigdzie tam przy gwizie ani na granicy nie będę mówił, kim jestem i co robię, że wszystko będzie ok. I się z nim dogadałem, będę mógł tam przyjechać, dodatkowo zostałem zaproszony przez niego, także jest jeszcze świetniej. Zostałem zaproszony właśnie, żeby tam przyjechać, pokazać, jak wygląda Turkmenistan, że mnie tam ugoszczą po prostu. Także kolejny plus. Później, i do Turkmenistanu muszę wjechać przez Uzbekistan, także wjadę do Turkmenistanu, następnie wjadę do Tadżykistanu, Kazachstanu i wracam do Tajlandii. Także zapowiada się 6, może 7 tygodni fajnej podróży i naprawdę nie mogę się doczekać, bo będą to świetne kierunki, będą to bardzo dobre filmy z takich krajów. Będą to różnorodne przede wszystkim, o, tak powiem, ponieważ na przykład w Kazachstanie, Kazachstan chce bardzo zrobić na dziko. Kazachstan to przede wszystkim piękne widoki i o to mi chodzi.
że to mam pokazać. Piękne góry, jeziora, natura, ogólnie natura. No, ale wiecie co? Najbardziej to się chyba nie mogę doczekać, jak wylecimy już we wrześniu do Ameryki Południowej, do Ameryki Środkowej, bo tam właśnie spędzimy od września do końca roku. No, będziemy mieli Alaskę, Kanadę, ale właśnie na moje urodziny kupiłem mi znakomity prezent. Rejs statkiem, który wypływał właśnie z Alaski, później do Kanady, później w Kanadę trochę pozwiedzamy. Świetnie będzie. No i później właśnie lecimy do Ameryki Środkowej, tam pozwiedzać trochę, a później południowej. To pytanie mi się podoba chyba najbardziej. One life. Dobre, naprawdę dobre. Czy zamierzacie iść w budowlankę, żeby trzepać jeszcze większy hajs z YouTube i zostać w szybkim tempie milionerami? No powiem wam tak, jakbym z Pawłem zaczął nagrywać odcinki z tego, co robimy, na pewno by się to dobrze oglądało. No, ale z budowlanką to ma mało wspólnego. Ale nie, nie mam zamiaru. Zostanę przy podróżach, ale dzięki za dobry pomysł. Nie, no. Nie, ale wiecie co? Wczoraj właśnie oglądaliśmy z Alą też odcinek, dzień wcześniej też właśnie z remontu, bo czasem nie mamy czasu oglądać na bieżąco. No bo wiecie, naprawdę mamy teraz bardzo dużo roboty ze wszystkim. Plus dodatkowo obóz mamy, plus dodatkowo jeszcze swoje sprawy. I to naprawdę się dobrze ogląda. Ja nie wiem dlaczego, ja kocham podróże, kocham oglądać odcinki podróżnicze. Ale jak oglądamy te odcinki z remontu, to się naprawdę super na to patrzy. I dlatego nie dziwię się ludziom też, że im się to fajnie ogląda, bo nam po prostu też. No tak jest. Ale zobaczymy. Teraz nie ma co gadać. Na kanale mam straszną zwyżkę. Cały czas. Każdy odcinek ma 100-200 tysięcy. No wyświetlenia są naprawdę niesamowite. I bardzo wam chciałem za to podziękować. Bo to właśnie wy oglądacie te odcinki, to wy komentujecie, to wam się podoba. Bardzo fajnie to idzie wszystko. Tylko zastanawiam się tak, czy jak ruszę w podróż, czy dalej takie będą? Czy dalej was będzie to interesowało? Kierunki będą naprawdę mocne. Nie ma co gadać. Będą takie, że będzie co oglądać. Samą Sokotrę. Nikt nie pokazywał właśnie na YouTube Sokotry, albo przynajmniej ja nie widziałem. Może ktoś pokazywał. No Jemen to już w ogóle. Także ciekawimy właśnie, jak to będzie. No liczę na was, że będziecie dalej oglądać, że po zakończonym remoncie nie skończycie oglądać i będziecie dalej na tym kanale. A jeśli ktoś tu jest na kanale jeszcze, nie subskrybuje, to proszę zostawić suba. Lecimy po bułwanie i jak tak dobrze pójdzie, to myślę, że wakacje będzie 500 000 na kanale Podróże Wojownika. 500 000 subskrybentów. Wyobrażacie sobie, ile to jest? Sok. Pięknie, ale będę cisnął cały czas. Będę cisnął do 1 000 000. To jest mój cel. Chcę mieć bańkę. Chcę być pierwszym youtuberem podróżnikiem w Polsce, który ma 1 000 000 subskrypcji i złoty znaczek od YouTube. No to teraz czas na to, na co większość z was czeka. Gdybym w końcu powiedział, ile zapłaciłem do domu. Za ile z Alą kupiliśmy dom na Phuket, pięknej dzielnicy. Dom, który jest parę minut od plaży. Dom, który był do generalnego remontu, ponieważ od paru lat nikt tam nie mieszkał. Zresztą, jak ktoś z was śledzi tą serię remontową od początku, to wiecie, jak on wyglądał. Zresztą później, już na samym końcu, jak już będzie gotowe, to na pewno będzie takie podsumowanie, żeby pokazać, jak wyglądał i jaka była zmiana. Zapłaciłem za niego 4,5 miliona tajskich batów. 4,5 miliona tajskich batów to jest jakieś 500 tysięcy złotych. Dodatkowo trzeba było zapłacić 80 tysięcy tajskich batów za księgową, ponieważ księgową adwokatkę bardziej, która po prostu wszystko tam musiała załatwić, wszystkie dokumenty, żeby było wszystko na maksa legalnie. I trwało to też
dość długo, ponieważ moja sytuacja nie była łatwa, a raczej nie moja, a raczej tego domu. Ze względu na to, że właścicielki tutaj nie było, wszystko było dużo cięższe do zrobienia. I dodatkowo jeszcze 120 tajskich batów za podatek. Tak, za podatek od kupna właśnie domu. Dom jest kupiony na moją własność. Ziemię dzierżawię, tak jak już wiecie. Dużo osób mówi o tym, że w życiu by się nie zdecydowało na to, żeby kupić dom, ale ziemię dzierżawić, że aż kupować to ziemię mieć na własność. Dużo osób nie ma pojęcia, jak to wygląda na świecie, ponieważ w wielu krajach jest coś takiego, że po prostu ziemię się dzierżawi. Nawet jak mój brat miał dom w Londynie, miał kupiony dom w Londynie, to ziemię i tak dzierżawił, tak jak był od królowej wtedy. Także to nie jest tak, że to jest jakaś słaba opcja, bo moim zdaniem to jest na przykład dużo lepsza opcja wydzierżawić taką ziemię, niż brać do spółki jakiegoś taja i zakładać z nim spółkę i tak to mieć. Moim zdaniem moja opcja była najlepsza, czyli dom w takim stanie, jakim był, będziesz 4 miliony 700 tajskich batów. Od razu może przeliczę wam to dokładnie na złotówki po takim kursie, jak jest dzisiaj, chociaż to jest bez sensu liczyć po takim kursie, jak jest dzisiaj, bo za dom było płacone już 2 miesiące temu. 4700. No, 4700 po kursie, który jest dzisiaj, wychodzi 510 tysięcy. No, a trochę więcej to wyszło, ale liczmy, że coś koło pół miliona trzeba było za niego zapłacić. Lecimy dalej, jeszcze parę pytanek i ciekawych odpowiedzi, które was na pewno zainteresują. Mógłbyś przybliżyć, jak ogarnąć wizę, żeby móc mieszkać w Tajlandii na przykład 6 miesięcy w roku? Chciałbym kupić podobny dom do waszego. Bardzo lubię tą serię. Monika. Dziękuję bardzo. Jeśli chce się być tutaj 6 miesięcy, nie wyjeżdżając, to trzeba sobie załatwić wizę albo pracowniczą, albo wizę studencką. Wiza studencka kosztuje około 6-7 tysięcy złotych rocznie. Wiza pracownicza jest droższa, trzeba zapłacić około 10 tysięcy. O, sorry, za studencką około 6, a około 10 za pracowniczą. Można załatwić sobie taką wizę, jak my mamy, czyli multiple entrance, wizę turystyczną. Tyle. I ona kosztuje 750 zł. Załatwia się ją po prostu online w ambasadzie Tajlandii w Warszawie. Tylko taką wizę można tylko dwa razy załatwić, z tego co wiem. Ale ona jest dokładnie na pół roku, a nawet tak naprawdę można 8 miesięcy na niej być. Ale co 60 dni trzeba wyjechać z Tajlandii. Nie można być ciągiem, ona jest na 60 dni, wyjeżdżacie na chwilę, wracacie, macie kolejne, znowu wyjeżdżacie, wracacie, kolejne i jeszcze przed zakończeniem można wyjechać ostatni raz i wbiją wam jeszcze raz. Także można być prawie 8 miesięcy na niej. Oczywiście na niej można wyjeżdżać, wjeżdżać ile razy się chce, także dla mnie to była najlepsza opcja, ponieważ mogłem teraz dużo też wyjeżdżać, podróżować i nie miałem problemu z powrotem. Bo wiecie, jak się jeździ na wizie turystycznej, to po 3-4 razach, jak się wjeżdża w jednym roku, no to już zaczynają się czepiać, że jednak trzeba mieć tą inną wizę. Pytanko jest, na jakiej stronie znaleźliśmy nasz dom? My akurat znaleźliśmy, znaczy my, Ala znalazła. Muszę powiedzieć, że Ala znalazła, bo będę miał kłopoty, bo tak naprawdę ona znalazła. Znalazła na Facebooku po prostu, na grupie. Była grupa coś tam, house sale, rent, coś takiego. I akurat ktoś wrzucił ogłoszenie sprzedaży tego domu. Wiecie, pierwotny plan był, żeby kupić po prostu jakieś mieszkanie w kondo. No bo, no umówmy się, za taką kwotę ciężko jest kupić dom. O tym jeszcze nie powiedziałem. Żebyście nie myśleli, że macie szansę kupić dom za takie pieniądze, bo nie. Ja po prostu miałem bardzo duże szczęście, Ala znalazła ofertę, która wskoczyła. Po paru minutach od razu zarezerwowaliśmy tą chatę, wpłaciliśmy zaliczkę i to było duże szczęście, żeby znaleźć taki dom na prywatnym osiedlu, które jest po prostu zamykane, ma stróża, ogrodzone jest całe, na dobrej dzielnicy, niedaleko plaży, to co najmniej trzeba zapłacić około miliona złotych, żebyście wiedzieli. Nie znajdziecie w tym miejscu takiego domu. Ktoś mi powie teraz,
są oferty za 5-6 milionów. No może i są, ale gdzieś w centralnej części wyspy lub na wschodniej stronie, lub w ogóle w Tajlandii gdzieś tam na górze. Może za tyle kupicie. Ale na takie lokalizacje jak my, to trzeba co najmniej milion liczyć. To tak dla sprostowania. No bo wiecie jak jest. Rozstawiałem komentarze, że o, na pewno, że fajnie by było znaleźć taki dom, ktoś by chętnie kupił. Wiecie, szczerze mówiąc, jakby się trafiła kolejna taka oferta na taki dom, to sam bym gdzieś załatwił pieniądze, od kogoś pożyczył i kupił jeszcze, bo kupno takiego domu i wyremontowanie później przy sprzedaży to jest naprawdę dobry zarobek. Myślę, że przy takim remoncie jak robimy, później można zarobić na tym parę milionów batów. No bo wartość tego domu bardzo, ale to bardzo wzrośnie. Także to nie dość, że jest fajna chata, kupiona za dobre pieniądze, to jeszcze w przyszłości będzie to dobry biznes. Wiecie co jeszcze bardzo mnie zaskakuje dom? Jak ludzie mi piszą na przykład, ile za niektóre rzeczy płacili w Polsce podczas remontu, albo jak wyglądał remont. I na przykład wczoraj pojechaliśmy z Alą ogarnąć firanki. Wyszło 8 tysięcy złotych z zasłony z firanami. I to tylko do salonu i do sypialni. Czyli tak naprawdę dwa razy, dwie podwójne i jedno takie długie pojedyncze, ale robione na wymiar. I później 8 koła, my mówimy ile? Od razu powiedzieliśmy, że nie, że dziękujemy, że rezygnujemy. Postwierdziliśmy, że pojedziemy do IKEA i kupimy takie 3-metrowe, bo my akurat mamy 2,90. Zawieziemy do krawcowej, żeby to skróciła i będzie ok. Ale ludzie na przykład pisali niektórzy, że wydali 15 tysięcy za zasłonę, inni 16, ktoś tam 11. Jak można dać tyle pieniędzy za zasłony po prostu? Szok. No, ale w wielu kwestiach też na przykład mówili, że dużo, dużo taniej tutaj jest pod względem tego na przykład, jak zapłaciliśmy za telewizor, za kuchnię, za łóżko. No na materacu, wiecie, 2/3 ceny oszczędzić. To jest naprawdę bardzo dużo, a to jest materac wysokiej klasy. Wiecie, jak już jakiś materac kosztuje normalnie 11 tysięcy złotych, to musi być dobry. Naprawdę musi być dobry. A pamiętajcie, że materac w łóżku to jest jedna z najważniejszych rzeczy w waszym życiu. W łóżku spędzacie 1/3 waszego życia, niektórzy więcej, niektórzy mniej. No powiedzmy, ja trochę mniej, bo aż tak długo, chociaż 1/3. Dobra, no 8 godzin śpię, czyli spędzam 1/3. No, także materac musi być dobry, wygodny, bo dobrze wyspać się trzeba. Kolejne interesujące pytanie. Czy jest jakiś kraj, z którego z prywatnych powodów, na przykład poglądy, ideologia, cokolwiek, nie odwiedzisz? Nie mam na myśli, że nie da się wjechać z powodu na przykład wojny lub cywilnego, tylko jakieś typowo inne sprawy. Nie, nie ma takiego kraju. Ja powiedziałem, że odwiedzam każdy kraj, jaki jest na świecie. No bo taki mam cel. Chcę zobaczyć każdy kraj, naprawdę każdy kraj. Na tą chwilę, jak nagrywam tego vloga, mam już 135 krajów. ONZ i ONZ Plus oczywiście, bo ONZ 116 i 19 ONZ Plus, czyli kraje, które nie są uznawane na świecie, no ale jednak są. Także jeszcze dużo zostało. Planuję w ciągu 4 lat zobaczyć wszystkie. Zobaczymy, znaczy na pewno wszystkie ONZ, a resztę to zobaczymy jak wyjdzie. Ale nie mam żadnego takiego, którego nie odwiedzę. Jeśli to pytanie się tyczyło na przykład też Rosji, to nie, do Rosji jeśli będzie okazja, to pojadę też. Wiem, że wielu osobom się to nie spodoba, ale ja jestem podróżnikiem. Mnie nie interesuje polityka, mnie interesuje to, że kraj jest piękny, ma dużo do zaoferowania i pokazania. No ale niestety wiecie, w wielu krajach różne złe rzeczy się dzieją. A już tam byłem, że jest jak jest po prostu. Nie każdemu się musi podobać to, co mówię, moje poglądy, ale takie są. Ja nie będę nic udawał. To jest piękne napięcie. Siemanko, kolejny dzień na pięknym pipi. Wczoraj musiałem przerwać nagrywanie, ponieważ się zrobiło ciemno.
No i nie było sensu nagrywać. Także dzisiaj jeszcze odpowiem na parę waszych pytań. Cała impreza bardzo udana na pipi. Każdy chyba zadowolony. Dzisiaj rano czas na relaksik. No i o 14 wracamy z powrotem na Phuket. Od jutra kolejny tydzień treningów i zmagania z naszym domem, z remontem naszego domu. No to tak. Czy mogę trenować po operacji? Trenować, coś tam już trenuję. Trochę może za szybko zacząłem, ale no w sumie ma się dobrze, także już coś trenuję. W tym roku walki raczej nie stoczę żadnej, ze względu na to, że lekarz powiedział, że najlepiej, jeśli nawet do półtorej roku bym nie walczył, to raczej się to nie stanie, ale, no ale do końca roku raczej nie zobaczę, bo jednak muszę zadbać o ten nos trochę. I kolejne pytanie, czy z tym związane, bo były trzy w sumie takie. Czy dalej będę walczył na Cloud, czy nie przeszkadza mi za bardzo to, co się tam dzieje? Ja tam się nie utożsamiam z tym, co tam się dzieje. Każdy robi to, co robi i to, wiecie, to później jest jego wizytówką, nie moją. Myślę, że tak, myślę, że jeszcze zawalczę tam, ale kiedy to ciężko powiedzieć. Wiecie jak jest, nie tylko, że zoperowałem nos, to w tym roku mam naprawdę duże plany podróżnicze. A wiadomo, na podróżach zależy mi bardziej ze względu na to, że podróże dobrze rozwijają kanał, co się wiąże oczywiście też z tym, że moja firma się rozrasta, więcej ludzi mnie ogląda, zarabiam lepiej. Wiecie, no są same plusy. Szczerze mówiąc, jeśli miałbym 3 miesiące trenować i przygotować się do walki, na przykład miałby to być 3 miesiące w Tajlandii, przygotowania, no to wolę być 3 miesiące w podróży w tym roku, no bo mam dużo do zobaczenia. Wiecie, ja mam plan, ja mam swój cel do 40 zobaczyć każdy kraj na świecie. Jak się uda szybciej, znakomicie. Jak się... Znaczy nie, nawet nie ma takiej opcji, że się nie uda. Uda się, chyba że nie otworzą Korei Północnej, bo ktoś zawsze się mnie pytał, kiedy pojadę do Korei Północnej. No jakby się dało, to poleciał nawet jutro. Ale nie da się. Odkąd wybuchło to wszystko na świecie w 2020 roku, Korea całkowicie się zamknęła na turystów. Totalnie. Cały czas jestem w kontakcie z biurem, który organizuje wyjazdy do Korei właśnie. Powiedzieli, że jak tylko coś się zmieni, od razu wysyłają maila i lecę. Ale kiedy to będzie, tego nikt nie wie. Kolejne pytanko. Jaki jest miesięczny, tak średni koszt, żeby przeżyć w Tajlandii? No to o tym przygotuję cały odcinek, prawdopodobnie w tym tygodniu. Jakie są ceny w Tajlandii, jakie są koszty życia. Wiecie, też od razu muszę zaznaczyć, że każdy inaczej wydaje pieniądze. Nie da się określić, że na przykład jedna osoba przyjedzie, wyda 3000 i znakomicie sobie będzie radziła, a ktoś inny przyjedzie, wyda 20 i jeszcze mu będzie brakowało. Tak to wygląda. Dlatego przedstawię wam ceny, jakie są aktualne. Tutaj postaram się wszystkich rzeczy, jakie powinniście wiedzieć, jeśli ktoś by się chciał tutaj wyprowadzić. Zbliżone ceny mieszkań do wynajęcia, domów do wynajęcia, może kupna też. Także no, przygotuję, to będzie odpowiedź na to pytanie właśnie. Ale powiem wam tylko tyle, że ceny się zmieniają co roku. Wiem, że taki odcinek robiłem w tamtym roku, ale to, co było w tamtym roku, to już było, minęło. Teraz jest trochę inaczej. Jeśli mógłbyś sobie powiedzieć... jeśli mógłbyś sobie coś powiedzieć, kiedy miałeś 23 lata, co by to było? Paczką ufasz. Najważniejsze. No, myślę, że to jest zdecydowanie. Chociaż... Ja wiem, ja tam się cieszę z tego, co przeżyłem. Naprawdę bardzo ciekawą młodość. Bardzo ciekawą i cieszę się, że mam to już za sobą. No, zdecydowanie. No. Parę fragmentów na pewno będzie w książce. Właśnie, może od razu o tym powiem, bo na YouTube jeszcze o tym nie mówiłem. Biorę właśnie się za pisanie swojej książki. Będzie to trochę coś innego niż na pewno wcześniej mogliście gdzieś zobaczyć.
Będą to oczywiście historie z moich podróży, historie, których nie widzieliście na YouTube też, których nie dało się pokazać, a które się wydarzyły. Na pewno będą dużo lepiej opisane, z większymi szczegółami. Będą też historie jakieś z mojego życia, które się już wydarzyły, których nie było, które były przed YouTube, jak jeszcze mnie nie znaliście. Myślę, że to będzie na pewno coś ciekawego. Tylko miałem się za to wziąć już tydzień temu. Niestety remont zajmuje mi tyle czasu, że po prostu się nie da tego zrobić. Tak o, bo jak chcesz robić to porządnie, a nie tak, żeby tylko robić. Ale myślę, że w tym tygodniu już się za to biorę. No. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, kto będzie chętny kupić taką książkę ode mnie. I może napiszcie też, czy wolicie e-booka, czy wolicie książkę z normalną, albo twardą, albo miękką okładką, jeszcze nie wiem. Ale fajnie by było zrobić z twardą, no bo jednak taka fajnie, jak stoi gdzieś tam na półce. No ale dajcie znać, bo jestem ciekawy, czy będą też chętni na przykład na e-booka, bo wiem, że nie każdy może mieć książkę, nie każdy może ją zdolność, a e-book jednak jest, wiecie, no, jakby nie patrzeć podręczny, można wszędzie sobie po prostu otwierać i czytacie, no, tak to wygląda. Ja na przykład lubię czytać książki normalne, drukowane, no ale w większości podróży nie mam takiej możliwości, także zawsze czytam na telefonie książki. Czy żeby obcokrajowiec mógł zakupić nieruchomość w Tajlandii, czy trzeba jakieś specjalne dokumenty? Nie, nie trzeba. Szczerze mówiąc, trzeba mieć pieniądze. Jak mam pieniądze, to można zakupić. Nie, no oczywiście trzeba przyjechać, trzeba być tutaj na miejscu, trzeba mieć konto w banku, ale przy zakupie akurat nieruchomości to pomogą otworzyć. Z tym, że ostatnio się dowiedziałem, że trzeba mieć wizę na więcej niż 30 dni. Także przed zakupem nieruchomości warto sobie aplikować o wizę turystyczną na 60 dni. Wtedy macie ją wbitą, no i wtedy bez problemu przy zakupie właśnie Wam pomogą otworzyć konto w banku. Pieniądze muszą być wysłane przelewem z zagranicy na tajskie konto. Musi być dopisane w przelewach, że jest to na zakup nieruchomości. No ja miałem właśnie taki problem, że nie miałem, ale to jakoś tam później wyjaśnili. Tylko że trochę więcej to trwało też. Co tam jeszcze? Jeśli by ktoś pytał, czy sprawdzają skąd te pieniądze, to nie, nie sprawdzają. Nikogo to nie interesuje, skąd macie pieniądze. Co byście tam jeszcze musieli wiedzieć? Wiadomo, no najlepiej przyjechać, zobaczyć najpierw, zanim kupicie, bo różnie to bywa. Ale raczej większych problemów nie ma. No i tak jak Wam mówiłem wcześniej, z zakupem domu oczywiście no, trochę bardziej skomplikowane, ponieważ dom możecie kupić ziemię, trzeba dzierżawić lub zakładać się na spółkę, co moim zdaniem jest średnie, no ale niektórzy tak wolą. A mieszkanie bez problemu możecie kupić. Także tyle. No jak będziecie chcieli, to pamiętajcie, że otwieramy swoją agencję, w tym, że już trochę działa, ale tak od przyszłego tygodnia będzie tak już naprawdę otwarta. To dawajcie znać. Dlaczego akurat Tajlandia? Dobre pytanie. W Tajlandii znaleźliśmy się przypadkowo. Wiele osób już o tym słyszało, wiele nie słyszało. W 2010 roku wyprowadziliśmy się do Irlandii. I tam poznaliśmy takiego chłopaka, który trenował Muay Thai. On trenował w Holandii. Jeździł na takie obozy, walczył też. Niestety już w świętej pamięci chłopaka popełnił samobójstwo wiele lat temu. No i mówiliśmy, że chcielibyśmy pojechać na taki obóz. On mówi, jedźcie do Tajlandii. W Tajlandii jest lepiej, taniej i tak dalej. My byliśmy totalnie zieloni w temacie. Wiecie, wtedy tak się nie podróżowało jeszcze. Zupełnie inaczej to wyglądało. No ale dobra, my z bratem zawsze mieliśmy tak, że jak wpadliśmy na jakiś pomysł, było tylko tak, robimy, no i robiliśmy. Pozbieraliśmy pieniądze i wyjechaliśmy na 3 miesiące na Phuket. W ogóle totalnie nie wiedząc prawie nic. Rodzice to byli załamani, że lecimy na drugi koniec świata. No ale co, przylecieliśmy i się od razu zakochaliśmy po prostu w tym kraju.
mieliśmy bardzo dobre ceny za życie, pyszne jedzenie, uśmiechnięci ludzie, a to jest najważniejsze, to pogoda piękna. Wszystko to, co daje wam szczęśliwe życie, co daje wam energię do życia. Treningi świetne. My naprawdę z salki to prawie nie wychodziliśmy. Wtedy jak przyjechaliśmy, to treningi trwały po 3 godziny. I rano, i po południu. Byliśmy tak zmęczeni, że szok, ale i tak dzień w dzień mocno trenowaliśmy. I po prostu wtedy sobie powiedzieliśmy, że co roku na zimę wyjeżdżamy do Tajlandii. Zarabiamy cały rok pieniądze, żeby później je wydać w Tajlandii. No tak było, nie ma co gadać, no tak było. I pewnego roku obiecałem sobie, co by się nie działo, wyprowadzam się do Tajlandii, chcę tutaj zamieszkać, bo po prostu się tu niesamowicie dobrze czuję. No i tak się stało. W 2018 się tutaj wyprowadziłem. Z tych krajów, które widziałem, widziałem 135 krajów na świecie. Uważam, jak dla mnie oczywiście, to jest tylko moja opinia, że Tajlandia jest najlepszym krajem do życia, ale trzeba mieć dochód online. Trzeba zarabiać online, no bo bez tego no ciężko po prostu, wiecie, tutaj z pracą jest bardzo ciężko. Oczywiście nie mówię, że nie ma, że nie można dostać, no bo można, szczególnie jako nauczyciel angielskiego, to jest najłatwiejsze, żeby tutaj wiedzieć, ale żeby dostać tutaj pracę, trzeba mieć skończone studia. Musicie mieć papier ukończenia szkoły. Sprawdzają tutaj, mają, nie można mieć żadnych podrobionych, bo mają system, w którym go sprawdzają. I tak to wygląda. Dlatego tutaj jestem, tutaj będę żył, bo kocham ten kraj. I jeszcze było pytanie, gdzie jeśli nie Tajlandia? Jaki jeszcze inny kraj? Bo to właśnie o tym też przygotowałem rolkę, że kraje, w których mógłbym zamieszkać, to na przykład na pewno chciałem zamieszkać w Stanach, chociaż tam życie jest bardzo drogie i na pewno inne, ale gdzieś na Florydzie, ponieważ tam pogoda jest cały czas. Jeśli by to miała być Europa, no to pewnie Hiszpania. Gdzie jeszcze? Słuchajcie, był jeszcze jeden kraj, w którym mógł zamieszkać. Nie pamiętam teraz, ale gdzieś pewnie tutaj w Azji. Ja kocham Azję. Dla mnie Azja jest po prostu najlepszym kontynentem i myślę, że gdzieś byłoby to tutaj. Jeśli miałbyś odwiedzić jeden kraj na każdym kontynencie, jaki by to był? No to dobra, no to lećmy tam, no wiadomo, Stany, Ameryka Południowa. Myślę, że jeśli patrzeć pod względem tego, który był najładniejszy, to byłaby to Boliwia, ale myślę, że bardziej ciekawym krajem jest Brazylia. To tak naprawdę niech zostanie Brazylia. Afryce, Namibia. Namibia była najpiękniejszym krajem jak na razie, który tam widziałem. W Europie myślę, że albo Włochy, albo Szwajcaria. Tutaj mam takie 50-50, ciężko powiedzieć. Azja, to mogę każdego zaskoczyć, ale w Azji myślę, że najciekawszym krajem, który zobaczy, wiele osób pewnie pomyśli, że Tajlandia. Oczywiście Tajlandię kocham, ale myślę, że byłyby to Indie, ponieważ Indie to kraj jest jak nigdzie indziej. Nie ma takiego drugiego kraju na świecie jak Indie, także pewnie by to były Indie. Australia i Oceania, no to myślę, że Polinezja Francuska. I Antarktyda, cała piękna Antarktyda jest cudowna. Czy ten obóz Muay Thai jest zorganizowany przez was? No jo. Jak może być nieorganizowany przez nas? No jasne, że jest przez nas. No jest przez nas, mamy wszystko legalnie, żeby nie było, wszystko działa na firmę, wszystko jest tutaj na miejscu, w pełni legalne z klubem Bang Tao, Muay Thai i MMA. Jest to tak, że my zajmujemy się organizacją wszystkiego na miejscu. My nie organizujemy tego, na przykład wiecie, że od razu jest wylot z Polski, czy skądś tam, ten lecicie i tak dalej, nie. Każdy sobie dolatuje tutaj na własną rękę do Tajlandii, a my dopiero tutaj się nim zajmujemy. Wiesz, że tak to wygląda. Kolejny obóz w ogóle jest od 4 do 18 sierpnia. Będzie to Nag Muay Camp 11. Także serdecznie zapraszamy, jak ktoś jest chętny wpaść do nas na obóz, potrenować. Co się dzieje, no to sami widzicie. Jest naprawdę fajnie, fajna atmosfera. Dużo fajnych ludzi przyjeżdża, każdy trenuje, każdy poziom zaawansowania oczywiście. No, spoko, każdy coś znajdzie dla siebie na pewno. I też ktoś
pytał ostatnio, czy może po prostu przyjechać jako osoba towarzysząca, jeśli na przykład jej chłopak lub jego dziewczyna trenuje. Tak, można przyjechać, to po prostu odchodzi koszt treningów i można przyjechać bez problemu. Też jak ktoś jest chętny, zapraszam na stronę www.nagmojkamp.com. Tylko proszę nie dzisiaj, bo akurat mamy jakąś awarię na stronie, dopiero od jutra będzie działała znowu. Coś się stało, od wczoraj już się stała działać, nie wiem dlaczego, no ale niestety tak jest, a dopiero technik naprawi ją jutro. Ale zawsze można się na Instagramie odezwać. No i to by było na tyle w tym filmie. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Przede wszystkim dziękuję tym, którzy oglądali cały. Chciałem trochę wam powiedzieć o bieżących sprawach, o tym, co was interesowało, jakie mieliście pytania. Także myślę, że dobrze się słuchało. We wtorek kolejny odcinek z remontu. Później z Tajlandii. Jeszcze jest parę tematów w Tajlandii, które chciałbym przerobić, przegadać i powiedzieć wam co i jak. Wielkimi krokami zbliża się kolejna podróż. Podróż, która będzie na pewno bardzo interesująca. Będą interesujące kraje, piękne widoki i pyszne jedzenie. To, co ja uwielbiam w podróżach, czyli jedzonko. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, na razie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. 450 tysięcy już jest, lecimy po 500 000. Yo!